Dziękuję bardzo. Pani Minister, Panie Rektorze, Panowie Rektorzy, Panowie Przewodniczący, wielce Szanowni Państwo. To była wielka przyjemność i radość, że razem z Uczelnią Techniczną, Politechniką Śląską, Uniwersytet Śląski w Katowicach mógł podjąć to niezwykle odpowiedzialne zadanie, bo też przecież i zjazd, 9. Polski Zjazd Filozoficzny jest wydarzeniem niezwykłym. Można by sobie zadać pytanie, czy to już 9, czy dopiero 9 Zjazd Filozoficzny. Każdy z nas pewnie ma swoją odpowiedź na ten temat. Ale ważne w tym wszystkim jest to, że każdy zjazd stawiał niezwykle ważne pytania i miał fantastycznych, wspaniałych uczonych, filozofów jako organizatorów, bądź też mówców. Te nazwiska, które były przytaczane przez pana prezydenta Komorowskiego i wiele, wiele innych, pokazują, jak wspaniałą mamy filozofię, jak fantastycznych uczonych Polska wydała. Myślę, że możemy chwalić się filozofią tamtejszą i aktualną, bo jesteście państwo, filozofowie, grupą uczonych niezwykłą. Te ważne pytania i ci wspaniali uczeni są także tutaj i będą tutaj, jak rozumiem, od dnia jutrzejszego zasadniczo, bo podejmujecie państwo pytania fundamentalne. To, co mnie cieszy, poza, nie chcę powiedzieć, standardowym zestawem pytań filozoficznych, to to, że pojawiają się tam nowe kwestie. I to także dlatego Politechnika Śląska jest tym ośrodkiem, który wiedzie prym w organizacji tego zjazdu, bo też i być może jedną z najważniejszych nowych kwestii do wydyskutowania jest to, co się nazywa w ogóle filozofią techniki. A można by powiedzieć, że właściwie to wszystko, co jest związane z nowymi technologiami i ich działaniem we współczesnym społeczeństwie. Te kwestie są, jak wszyscy wiemy, omawiane na przeróżne sposoby. Jest takie bardzo renomowane, ogólnoświatowe forum Lights and Shadows of Technology in Society w Kioto, w Budapeszcie kilka lat temu. Było takie ogromne spotkanie. Żałuję tylko, że tam nie ma naszych polskich filozofów, bo to są kwestie niezwykle ważne dotyczące właśnie blasków i cieni nowych technologii. Bez humanistyki, bez filozofii nie jesteśmy w stanie sprostać pojęciu i pojmowaniu tego, czym są nowe technologie, bo to przecież nie tylko technika. To jest ten związek między techniką, technologiami, a ludźmi. Czyli właściwie istota naszego życia. Tutaj też taki panel pojawia się w Państwa programie, jeśli dobrze pamiętam, Technology, Philosophy, Society. I to jest bardzo ważny znak, że tego typu kwestie także podejmujemy, że Państwo podejmujecie. Cieszę się bardzo, że Politechnika Śląska tego typu kwestią humanizacji techniki i technologii także poświęca swoją uwagę. To jest niezwykle ważna sprawa. Proszę Państwa, o filozofach mówi się wiele różnych rzeczy, definicje są przeróżne. Jedna z tych definicji, taka dowcipna, mówi mniej więcej tyle, że filozof to jest taki człowiek, który jak mu się zada pytanie, a on na nie odpowie, to na końcu nie wiadomo, jakie było pytanie. Ale to jest oczywiście taka dość dowcipna definicja filozofa. Natomiast rzeczywista, jedna z wielu, ale ta, która być może mnie się najbardziej podoba, to jest definicja Sokratesa, który swego czasu, mówiąc o tym, kim jest filozof, mówił, że o sobie, że ja nikogo, niczego nauczyć nie mogę, ale mogę nauczyć go myśleć. I myślę, że w sytuacji, kiedy mamy pewne dyskusje w prasie dotyczące tego, czym są uniwersytety, czym jest szkolnictwo wyższe, to pewnie ta definicja filozofa mówi po prostu tyle, że koniec końców wiedza oczywiście faktograficzna jest niezwykle ważna, ale być może najważniejsze jest to zdziwienie platońskie. Być może to, że stawiamy pytania i nie mamy gotowej odpowiedzi. Być może to, że łamiemy schematy. Być może to, że jesteśmy kreatywni, że jesteśmy innowacyjni. Bo o to nam chodzi. Bez sensu jest oczywiście powielanie tego, co już jest, ale sensem jest tworzenie tego, co nowe. To właściwie jest definicja także współczesnego edukatora.
i współczesnej szkoły, i współczesnego uniwersytetu. Bardzo się cieszę z tych informacji, które przekazała pani minister Szumilas, dlatego że rzeczywiście zwiększenie liczby godzin w profilu rozszerzonym w szkołach daje szansę, jeszcze nie jest gwarancją, ale daje szansę oczywiście, że uczniowie będą częściej wybierać filozofię w profilu rozszerzonym w szkołach. Natomiast myślę, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, musimy pamiętać o tym, że ten ruch będzie bezowocny, jeżeli nie doprowadzimy do tego, ażeby filozofia w kryteriach rekrutacyjnych była brana pod uwagę. Skorelowanie tych dwóch działań bez wątpienia powinno doprowadzić do tego, że filozofią, rzecz dla nas oczywista, zainteresują się większe rzesze uczniów, a potem studentów. Bo filozofia przecież to królowa nauk, jak wszyscy wiemy. Szanowni Państwo, chciałem Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, owocnych obrad, dyskusji, sporów, żarliwych, przełamywania barier i schematów. I tego, co powiedziałby nam w tej sytuacji Mahatma Gandhi, byśmy byli zmianą, którą chcielibyśmy widzieć w świecie. Bądźmy nią. Wszystkiego najlepszego.